Prasa popularno-nienaukowa chłosta fakt, że dla posłów były pieniądze na podwyżki, a dla medyków pieniędzy nie ma. Trzeba tu jasno i z przytupem stwierdzić, jeśli z przytupem można stwierdzać, że prasa i tak rozumujący jak ta gazeta ludzie są nieuświadomieni, a więc mylą się. Pieniądze dla parlamentarzystów się znalazły, a dla medyków nie, dlatego że posłów i senatorów jest mniej niż medyków. I summa summarum per saldo kwotowo pieniędzy dla posłów potrzeba mniej. Lecz ważniejsze jest to, że posłowie muszą mieć więcej pieniędzy, gdyż mają więcej czasu, żeby je wydawać. Medykom godziwe pieniądze nie są potrzebne, bo oni ciężko i długo pracują, to kiedy by te pieniądze wydawali? A posłowie czy senatorzy co? No dwa razy w miesiącu mają po 3 dni roboty, chyba jakoś tak. I później co? Nóżki do góry, sitowie we włosy i drink z palemką, nie? Ale dzięki temu, że mają duże zarobki, posłowie w przerwie między sitowiem i drinkiem nie leniuchują, tylko je pracowicie wydają. A to na jakiś cel, a to znowu na inny, prawda? A większe pieniądze dane medykom jako podwyżki by się zmarnowały z braku czasu właśnie u tych zapracowanych medyków. Gniłyby gdzieś w kontach i traciły na wartości. Czy naprawdę chcemy, żeby pieniądze traciły na wartości? No nie. Nie. Ale nic straconego. Jak medycy będą tak traktowani, to niedługo będzie ich tylu ilu posłów. I podwyżki dla nich per wspomniane saldo nie będą już tak kosztowne. No, wtedy podwyżki tak, teraz nie. Nie, pieniędzy nie ma.